Halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię wam dwa nowe detektywistyczne skiny: śledczą oraz noira, tak się chyba to czyta bodajże. Oczywiście w dwóch różnych odcinkach, dlatego dzisiaj teraz będzie śledcza, a noir będzie najprawdopodobniej za jakąś godzinkę lub po prostu, jeżeli już jest, to wyświetla się wam teraz w adnotacji. Słuchajcie, zanim przejdziemy jeszcze do przedstawiania całego skina, chciałbym zaznaczyć, że te wszystkie skiny będą tylko przez 24 godziny. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie mam pojęcia, co planuje Epic Games, że daje nowe skiny, które, i to jeszcze dużo nowych skinów, tylko i wyłącznie przez 24 godziny. Nie rozumiem tego, ale muszą szykować coś chyba grubszego, w sensie, no nie wiem, nie rozumiem. Może jeszcze, może teraz zmienili taktykę, dobra, nieważne, słuchajcie. Zanim jeszcze zaczniemy, wszystkich nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz do zostawienia łapki w górę, a ja, słuchajcie, nie przedłużam i lecimy z przedstawieniem. Także okej, słuchajcie, piszcie opinię na temat tego skina w komentarzach. W tym momencie wyświetla się wam ankieta, czy warto. Moim zdaniem samego skina warto, natomiast ten plecak, który, no nieważne, nie gadajmy o nim, on jest po prostu brzydki. Tam skin według mnie jest taki naprawdę mocną siódemką, 7,5, a skin na plecak, no 0,5 albo 0,1, nieważne, słuchajcie. Także no, zachęcam do komentowania, zachęcam do lajkowania, będę przybijał serduszka, a ja, słuchajcie, nie przedłużam i lecimy do gameplayu. Także okej, słuchajcie, tak sam skin prezentuje się w locie. Moim zdaniem wygląda naprawdę spoko, nie licząc tego plecaka, którego po nagraniu tego materiału wywalę chyba do kosza i nigdy więcej nie użyję. W sumie powiem wam tak szczerze, że skin, jak moim zdaniem, był taki, wiecie, średni w ogóle, to w grze prezentuje się naprawdę, naprawdę spoko, w sensie ja lubię takie skiny, które są minimalistyczne, ale z drugiej strony jednak coś tam zmieniają, dlatego mi się bardzo Ladako podoba. Dlatego jestem wielkim, wielkim fanem Ladako i dlatego w tym momencie, wow. Jednak ktoś jest. O, pompa. Coś zrobił. Ej, przecież on miał tą shotguna, co jest? Ale bo chyba ślepiej go nie widział. Wow. Wow, okej. To spoko, nic nie mówię. Dziękuję za fraga. I chyba to by było na tyle. Słuchajcie, jeśli o mnie chodzi, moim skromnym zdaniem, moim skromnym zdaniem, skin, jak ta skina takiego za 1500 jest dosyć opłacalny. Za dużo do tego plecaka nie przyczepicie, natomiast, o, no wiecie, natomiast skin sam sobie jest naprawdę git. I na przykład jeżeli zastanawiacie się nad swoim pierwszym skinem, co nie? Mógłbym go nawet polecić, tylko że wtedy byście mogli sobie, wiecie, byście nie mieli żadnych ozdób na plecy niby, teoretycznie. Prawda, nie? Dobra, udało się, wow. Chwilę zwątpiłem w siebie, bo nie trafiłem go w głowę, wow. Jeszcze raz, wow. Mogłem to rzeczywiście zmienić na następną pompę, ale to był bezruch po prostu w rękach. To jest nieuniknione i nienaturalne ogólnie. Dodatkowo, słuchajcie, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, bo zakładam, że wiele osób już włączyło ten materiał, bardzo, ale to bardzo gorąco zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Słuchajcie, wbijmy te 70 tysięcy po dzisiaj. Ja wierzę, nawet jeżeli nie będę robił streama, mam wielką nadzieję, że uda nam się wbić te 70 tysięcy dzisiaj. Chyba brakuje bodajże 600, kiedy to nagrywam, także także wierzę naprawdę i to tyle, słuchajcie, naprawdę nigdy nie robię tego zazwyczaj, ale w sumie i tak jakoś nie mam nic sensownego do powiedzenia. To po prostu bardzo wam dziękuję, co nie, no bo to dzięki wam mój kanał może się rozwijać w takim masakrycznym tempie, co nie, bo to jest, jakby mnie wysadził, nie, to bym wyszedł z tej gry, to bym wyszedł, nie wrócił, naprawdę. Jakbym został wysadzony tą gównianą rakietą, już go wyjął, nie, rakietnie, tak, o, wywalę go z rakiety, haha! Bardzo takimi ludźmi, o! Także no, słuchajcie, wracając do tego, bardzo naprawdę wam dziękuję.
Ja jestem wręcz już pewny, że w tym momencie udałem się na luzie bić 100 tysięcy do końca wakacji. I moje, no nawet można powiedzieć, marzenie zostanie najprawdopodobniej spełnione, za co wam naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest chore. Możecie powiedzieć to, że poleciałem na hype gierki, nie? No tak, ale z drugiej strony pomyślcie sobie, że ile ludzi robi teraz to samo co ja, co nie? A mimo wszystko nadal wolicie oglądać na przykład mnie i gościa z chorym gardłem. Naprawdę wzruszające. Nie no, w sumie to nie, ale naprawdę dziękuję. Naprawdę dziękuję, bardzo serdecznie doceniam. I gdzie jest ten koleś, który do mnie strilał? Musi bić, gościu. Halo. Myślałem, że chcę pogadać, że jest miły, family friendly, że będzie chciał, nie wiem, zobaczyć małe kotki w piwnicy, dlatego go nie atakowałem od razu. Niestety nie chciał, także no słabo, słabo z jego strony, nie podoba mi się to. Dawaj, co ja chciałem wziąć, w sumie to nie, nic nie chciałem wziąć, a tutaj była snajperka, nie co nie, także chciałem snajperkę wziąć. Dawaj, snajperę. I lecimy w takim razie po grzybki, po czym lecimy w takim razie do strefy. Także okej, słuchajcie, dobiegłem do drugiej strefy, niestety nic kompletnie nie znalazłem. Wziąłem jakieś C4 po gościu, który zostawił. I to w sumie tyle, słuchajcie, dawno nie grałem na jedną pompę, w sensie będzie to dla mnie wyzwanie. Mam nadzieję, że się uda swoją drogą razę uważać, jak się tutaj skacze, bo można się łatwo rzucić do wody i stracić całe swoje HP. To się nie zabije was to chyba, ale zostanie wam, nie wiem, 20, a może 30, także nie polecam. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda, co nie? Tak przy okazji wiem, że na motorze otworzył się wyłom, co nie? Odpisując na wszystkie komentarze, które się pewnie pojawią. Teraz byłoby fajnie, gdyby ktoś napisał ten komentarz i nie dotrwał do tej części materiału i wtedy 500 osób mu napisało: o, on o tym mówił. Coś, dobra, gdzie jest ten koleś? Pokaż się. O jabłko. O drugie jabłko. I zabity, jest 4. Najgorszy list respect ever. Ale okej, miał złotego Famasa i do tego miał jeszcze naprawdę, ale to naprawdę solidne itemy, wow. Okej, udało mi się go zabić, wow, 5 HP, wow, ja nie wiem, co tu jest grane kompletnie, nie pytajcie się mnie. Ja tu tylko się leczę w tym momencie, nie mam potek, on też był biedny, oh god damn it. Zostały nam 11 osób do zabicia, w ogóle mam 6 wragów, czyli naprawdę spoko, może klątwa czy warto zostanie pobita podczas bycia chorym, jest to możliwe. Postaram się też zamknąć teraz łeb, co nie, bo gadam za dużo w takich miejscach, a zakładam, że w tych właśnie sytuacjach powinienem wam bardziej pokazywać gameplay, co nie, aniżeli właśnie sam moje gadanie, bo nikogo to nie interesuje, co to sobie gadam, nie? Chyba. Ty. Chyba się mylę, to mnie poprawcie. Są moje podki tutaj? Moje podki? Nie! Automat naprawdę... Zawiadam się na tobie. Ej, dobra, to był misk, jak coś. Ups, 230 metrów, dzień dobry. Dzień dobry. No nie różnią się w sumie, to nie było jakoś bardzo trudne, co nie, ale satysfakcjonujące, powiem tak. Takie strzały są bardzo, ale to bardzo satysfakcjonujące. Także no, także polecam sam siebie na przyszłość. Będę miał co na intro rzucić swoją drogą. Wiecie co zrobię? Mam pomysł co zrobię, w sumie rozwalę sobie most, jakby wiecie, to przejście pomiędzy pomiędzy, no do tutaj, zobaczcie, bo to się na niczym nie trzyma. I prank w ogóle, w sensie no teraz ja, nie. Ja to przytrzymałem czy nie? O, widzicie? Ale naprawdę walnął mi w łeb, w sumie ja też go walnąłem w łeb. Chodzić do niego czy nie? O, czekajcie. Gdzie ten koleś jest w takim razie? Bo go zgubiłem chyba.
Ej, zgubiłem go naprawdę. Gdzie też coś dzieje, wow. Ej, dobra, tego gosiomka widzę, nie widzę jednak. Gdzie on jest, kurde, wow. Powiem się żółtem przez chwilę. Nie mam HP, mam ognisko, wow. Wow, jestem koleś. Ziomku, weź się wychyl. Dobra, czekajcie, zrobimy tak, tak. Tak, 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 tak. Zerwujmy to od tej strony, bo tutaj, zobaczcie, tutaj są dymy, nie? O, zabiłem gościa, Kendrick Malar. W ogóle jest chyba dobry z tej snajpy, jestem, co? Tak mi się wydaje. Boję się tej strony, kurde. To jest nasz padował swoją drogą, dobra, nieważne. Lecimy tam, bo... Bo czemu by nie? W ogóle what the fuck, co się dzieje? Chyba któregoś skilla ze snajpy zrobiłem z rzędu. Szkoda. Nie wiem dlaczego, ale jakby to ładnie powiedzieć, nie mam armora, co nie? Dobra, luwa. I spadamy. Nie miał też armora, także... Czuję się bezpiecznie w miarę, chyba. A, wezmę te 3 czwórki, skoro nic nie mam. Zostało 4 osoby, kurde. Ej, naprawdę, ta gra jest serio intens. Ta gra jest naprawdę bardzo, bardzo intens. Lecą strzały w tamtym kierunku, czyli kogoś nie ma jeszcze w strefie, okej. Okay. Jestem na wystrzale, dlatego nie muszę się, nie mogę się przestać ruszać. Ej, o. Ja bym dostał, ej. Dostał, wow, zabiłem go! Co ja robię w ogóle, ej! Ja jestem jakimś chyba najlepszym snajperem w tej grze, naprawdę. Bez snajper i na freaka, serio, guys. 10 wrogów mam zrobionych, wow! Ej, ja muszę serio zacznę chyba grać z snajperki, co? I tak siadło teraz. Podałoby to w sumie wszystko wziąć, bo zmarnowałem całe drewno. Gdzie ten koleś spadł? Tutaj, okej. Okay. Ja jesteś ciekawego, mordo, powiedz, że mnie jesteś ciekawego. Ja nie miał potek też żadnych, co nie zgadę. Miał drewno, także warto chyba było tutaj podejść. Mam nadzieję. Jezu, no żadnych potionów nie mam, to jest serio żart. 10 wrogów, żadnych potek, nie, naprawdę, nie mam w ogóle pytań. Mam jednego na przykład, także w sumie spoko. I wejdę sobie na tą górkę, bo w sumie czemu by nie, bo w sumie, no, w sensie inaczej, powiem tak. Górka jest aktualnie najlepszym możliwym rozwiązaniem, biorąc jeszcze pod uwagę, że jestem, jakby to ładnie powiedzieć, snajperem dzisiaj, kurde. Spadł, co? Ja mam mindfucka małego. Nawet nie takiego małego. Poleciał jakiś lunchpad z jego strony, czy nie? Nie, no usłyszałbym to chyba, nie? Jeśli się ktoś pytał, czemu cały czas mi lunchpada przełącza, to nie wiem. Myślę, że ta gra mi laguje jakoś bardzo ostatnio, nie wiem dlaczego w ogóle. Gdzie jest ten koleś? Ej, naprawdę, nie wiem. Tam. Czybym trafił? Ej, ja chyba trafię. No nie. Armory. Te armory mnie bolą tylko i wyłącznie. Wiem, gdzie jest jeden koleś, ale gdzie jest drugi? Nie mam pojęcia bladego. Elo, dostał hita, siemano. Jesteśmy na równi. Nie, no nie, pewnie nie, bo on pewnie ma małe, nie?
walnął mnie w głowę. Nie myślałem, że ma na mnie widok, a miał. I to jeszcze taki ledwo, ledwo, nie? Miał jeszcze full armora do tego. I ja powiem tak, nawet tego nie komentuję, co to się zadziało, ale zagrałem naprawdę spoko mecz, wydaje mi się. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli meczek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, muszę się nauczyć jeszcze grać o fazę gry, żeby na przykład no, nie popełniać takich błędów, bo myślałem, że po prostu koleś mnie nie zauważy, nie? I zauważył. To też druga sprawa, że nie miałem potek, nie? Także to już, to o tym nawet nie rozmawiajmy. Także dzięki wszystkim za oglądanie, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, ale lecę. Zapraszam jeszcze do Noira, czy Noyara, nawet nie wiem jak tu się mówi. Cześć.